Witajcie! Dzisiaj słuchajcie, taki troszeczkę inny temat, ale bardzo mocno związany z rolnictwem. Chodzi o konkretnie protesty, jakie dzisiaj były w Warszawie. I bardzo dobrze, ponieważ rzecz toczy się właściwie o nas, o naszą przyszłość, o rolników. Chodzi mianowicie po prostu, chodzi dokładnie, wiecie, o sprawę tej nieszczęsnej niby piątki dla zwierząt, bo to jest po prostu żadna piątka dla zwierząt, tylko to jakiś żart. Także ja nie nagrywałem wcześniej tego filmu, ponieważ dosyć mocno po prostu byłem poirytowany całą sprawą i nie widzę po prostu, żeby to przeszło w jakikolwiek sposób. Słuchajcie, jest mi trudno nawet słowa pozbierać. Wysłuchałem tutaj przed chwilą Bosaka, wysłuchałem, znaczy obejrzałem krótką relację rolnika nieprofesjonalnego. No i bardzo mnie cieszy, że tak duża ilość osób wzięła po prostu udział w tym proteście. Jest to bardzo, bardzo ważne dla nas. Pamiętajcie o jednej rzeczy. Tutaj jest, toczy się gra o nas, o nasz byt, o byt naszych dzieci i byt naszych wnuków. Jeżeli my tego dzisiaj nie załatwimy, to już będzie nie do załatwienia. Także to jest bardzo, bardzo istotne, żebyśmy się po prostu nie poddali i wymusili na władzy cofnięcie wszystkich tych chorych zmian, bo tego inaczej po prostu nie można nazwać. To jedna rzecz. Druga rzecz, pamiętajcie o jednej rzeczy. Cała rzecz toczy się na zasadzie syndromu gotowanej żaby. Nie wiem, czy słyszeliście o tym, ale jeżeli na przykład włożycie żabę do zimnej wody i postawicie to na gaz i będzie się to miało gotować, to tej żabie po prostu nic się nie stanie. Ona, ten wrzątek, ona się ugotuje, ale nie będzie po prostu czuła żadnego bólu, nic się tam nie stanie, ona po prostu zostanie ugotowana. Natomiast gdyby wrzucić tą żabę na wrzątek, no to wiadomo, że będzie afera, ona będzie wyskakiwać, szarpać się i tak dalej, dopóki nie zginie. I tak samo z nami robią. Więc to jest na tej zasadzie, że w jaki sposób walczą. Teraz zrobią piątkę dla zwierząt. Oczywiście my się wycofamy, słuchajcie, no dobrze, nie będzie tych zwierząt futerkowych, nie będziemy się czepiali tego, tamtego, siamtego. Ale zaczną się czepiać masy innych rzeczy i to jest na tej zasadzie. Chcemy osiągnąć jedną rzecz. Przykładowo, chcemy osiągnąć, dam tu przykład, likwidację zwierząt, hodowli zwierząt futerkowych. To dowalimy 10 różnych rzeczy i potem jak rolnicy zaczną protestować, to my z 9 się wycofamy, a jedną zostawimy. Pamiętajcie, że tak to dokładnie działa, ponieważ oni będą chcieli wymusić wszystko, co oni chcą. Nie wiadomo, o co tu chodzi, a jak nie wiadomo, o co chodzi, no to chodzi o pieniądze, słuchajcie. I rzecz wygląda dokładnie w ten sposób. Jeżeli rządzący się zgodzili na to, na takie głupie, po prostu no szokujące rzeczy, no słuchajcie, krowy są gwałcone, litości, przecież za takie coś to słowo honoru 30 lat temu to by kobietę zabrali w kaftanie do leczenia, do psychiatryka, bo tego inaczej po prostu nie można podkreślić, no ja nie wiem, brak mi słów, słuchajcie, na takie po prostu głupoty ludzkie. I teraz rzecz jest w tym, że mniejszość chce rządzić większością, albo mniejszość chce narzucić swoje pomysły, swój światopogląd większości. I mają o to pretensje, że się większość nie zgadza. Nigdy się nie zgodzi. Nigdy na coś takiego nie może być absolutnie z naszej strony zgody. Jeżeli coś jest normalne, to jest to ogół. Nienormalny zawsze był margines, to co starsi widzowie będą pamiętali z kabaretu Laskowika, że właśnie normą zawsze był ogół, a nie margines. A ci ludzie, którzy mają takie kretyńskie pomysły, to właśnie jest margines społeczny. I nie dajmy się absolutnie ogłupić. To jest margines i musimy z tym marginesem walczyć, ponieważ ktoś im płaci za to, żeby oni wyłazili na ulicę, żeby gadali te głupoty takie bez ładu i składu, jak o gwałconych krowach, a im większe głupoty zaczną gadać, tym jeszcze lepiej dla nich i za to dostają konkretne pieniądze. Pamiętajmy,
Ktoś ich sponsoruje. Nikt normalny by na takie wariactwa i dziwactwa nie poszedł. Także świetnie się stało, że ten protest się pojawił dzisiaj w Warszawie i musimy naciskać na władzę i ani kroku w tył. To, co powiedział Bosak, nie zgadzajmy się absolutnie na nic z ich strony, na żadne ustępstwa. Oni mają się w całości wycofać z tych wszystkich głupot i koniec. A jeżeli się komuś po prostu coś nie podoba, że nie wiem, zwierzęta futerkowe cierpią, proszę przyjść i zobaczyć, jeżeli, ale do tego nie mogą być powołane żadne osoby, które po jakimś kursie czterogodzinnym, to muszą być do tego przygotowani ludzie, weterynarze z prawdziwego zdarzenia, po 5 latach studiów i jak powiedział jeden z profesorów, po 3 latach specjalizacji i oni dopiero mogą wejść, oczywiście nie tak sobie wejść, tylko to musi być, pamiętajcie, że to jest święte prawo własności, nie można sobie wejść do kogoś na posesję. Trzeba mieć nakaz i dopiero z takim nakazem taki lekarz weterynarii może przyjść i stwierdzić, jeżeli rzeczywiście zwierzęta są w opłakanym stanie albo zaniedbane, to jak najbardziej trzeba coś z tym zrobić. Ale nie może być tak, że jakiś pachołek, bo inaczej tego nie można nazwać, będzie decydował po 4-godzinnym kursie, czy to zwierzę jest zdrowe, czy nie. A skąd my wiemy, czy on potrafi odróżnić przepiórkę od kuropatwy na przykład? Nie wiemy tego. I dlatego nie dać się. Tu jeszcze zacytuję Olszańskiego, który powiedział róbcie chłostrę. Chłopską straż. Dokładnie. Jeżeli macie we wsi rolnika, który, bądź więcej rolników, którzy mają świnie, krowy i inne zwierzęta, to trzeba im pomóc. Pamiętajcie, jeżeli ktokolwiek będzie chciał wejść na ich posesję, zbierajcie się wszyscy, bierzcie widły, co macie pod ręką, po prostu stójcie na drodze tej bandzie nieuków, bo tego inaczej się nie da nazwać. Ja was bardzo przepraszam, że jestem taki zbulwersowany, ale nie da się inaczej. Ja w życiu bym nie przypuszczał, że ktoś może wpaść na tak głupi pomysł i dać bandzie oszołomów prawa do odbierania zwierząt. Za nic, za to, że się rolnik krzywo popatrzył, albo, co bardzo prawdopodobne, ktoś wziął za to kasę i teraz trzeba danego rolnika usunąć. A takie sytuacje są prawdopodobne. Ja nie mówię, że tak jest, ale jest to bardzo, bardzo prawdopodobne, że tak właśnie być może. To tyle z dzisiejszego filmu. Wiecie, o co chodzi. Całym sercem jestem z wami, rolnicy. Brońcie siebie nawzajem, swoich sąsiadów. Pilnujcie, żeby żadna łajza na wasze podwórko nie weszła. To jest, jeśli chodzi o głupie pomysły obecnej władzy. A druga rzecz, organizujmy się i jeżeli, dopóki władza nie ustąpi z tej piątki dla zwierząt nieszczęsnej, to strajkujmy. Jeżeli wrócę do Polski, na pewno pojadę do Warszawy. To tyle. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć!